Początek roku będzie trudniejszy. No, nie jesteśmy w stanie niestety tak zakląć rzeczywistości, żeby okazało się, że styczeń, luty to jest fantastyczna sytuacja gospodarcza, inflacyjna i tak dalej. No ale próbujemy szukać jakichś pozytywnych rzeczy. No to po pierwsze, będzie to rok bardzo zróżnicowany. To znaczy będą takie branże, które będą miały bardzo duże problemy, szczególnie na początku roku, jak choćby gastronomia, ale będą takie branże, którym ten kryzys nie będzie specjalnie szkodził. Mało tego, pewnie będą się rozwijać. No, zawsze mamy taką sytuację oczywiście w kryzysie, więc w jakiejś części gospodarki nie będzie tak źle. Ale jeśli już mamy szukać optymizmu, to myślę, że popatrzmy na drugą połowę roku, bo moim zdaniem druga połowa roku to już będzie odbicie gospodarcze po tym hamowaniu, kontynuacji hamowania w pierwszym półroczu. Myślę, że to będzie troszeczkę takie odwrócenie tego, co widzieliśmy w roku 2022, gdzie był fantastyczny pierwszy kwartał. On oczywiście był zaburzony tym budowaniem rezerw, tym magazynowaniem produkcji przez firmy, ale mimo wszystko świetne wyniki na papierze PKB i potem było coraz gorzej w poszczególnych kwartałach. No to 2023 będzie prawdopodobnie odwrotnie, czyli bardzo słabe te pierwsze dwa kwartały, być może recesja, ale trzeci i czwarty kwartał powinny być już dużo lepsze. I na to nałóżmy teraz kwestię inflacji, gdzie no, wszystko wskazuje na to, że rząd wycofuje się z tarczy antyinflacyjnej. Będziemy mieli wzrost inflacji w styczniu, w lutym. Być może będzie to w ogóle szczyt inflacji. Być może przekroczymy nawet 20%, ale potem ta inflacja powinna już spadać i wciąż jeszcze mamy szansę, żeby ona doszła do poziomu jednocyfrowego nawet. To wciąż nie jest niemożliwe w roku 2023. No jednocyfrowy poziom, nie wiem, 9,5 to jest dalej oczywiście bardzo wysoki wzrost cen, ale jednak o połowę niższy niż to, co mamy dzisiaj, więc to by była z pewnością dobra informacja. No i oczywiście czekamy na Krajowy Plan Odbudowy. Ja wciąż mam nadzieję, że dostaniemy te pieniądze, bo jeśli dostaniemy, to i ta pierwsza połowa roku będzie nieco lepsza, bo te pierwsze środki szybko do polskiej gospodarki wejdą. No i druga połowa roku to wybicie będzie oczywiście mocniejsze, też sytuacja na rynku, nie wiem, złotego będzie lepsza, to będzie element wspierający złotego, także to wszystko będzie z pewnością pomagało. Mamy wielki znak zapytania odnośnie wyborów i tego, co może rząd robić w kontekście wyborów, no ale tu jest pewne też zagrożenie, oczywiście wynikające ze stabilności finansów publicznych, ale mam nadzieję, że też ta żółta kartka, która została pokazana pod koniec października, na początku listopada, kiedy mieliśmy ponad 9% rentowności obligacji, kiedy mieliśmy problem ze sprzedażą obligacji BGK, myślę, że to coś nauczyło rządzących i wiedzą oni doskonale, że nie da się tak po prostu szastać tymi pieniędzmi na lewo i na prawo, więc też trochę pomimo tych wyborów ta kontrola nad państwowym groszem będzie lepsza. Więc jak mam szukać optymizmu i szukać pozytywów, no to popatrzmy na drugą połowę roku, która powinna być zdecydowanie lepsza i jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, jeżeli chodzi o inflację. Kryzys oczywiście to jest coś złego, nie ma co ukrywać. Część osób straci pracę, choć ja nie spodziewam się potężnego wzrostu bezrobocia. Większość z nas na mniej będzie stać, bo to będzie charakteryzowało i charakteryzuje już ten polski kryzys 2020 do 2023, wynagrodzenia rosną mniej niż inflacja, czyli realne wynagrodzenia spadają, a zatem na mniej nas stać. To jest oczywiście ciężki okres, ale jest takie powiedzenie, ja wielokrotnie obserwowałem, że ono się sprawdza także na moim przykładzie, bo pamiętam, co robiłem w roku 2002 i pamiętam, co robiłem w roku 2009 i potem widziałem jednak pozytywne efekty tych działań. Kryzys to zmiana, a zmiana to szansa. Trzeba tylko tę szansę potrafić po pierwsze znaleźć, zobaczyć ją w swoim otoczeniu, także w działalności swojej, którą prowadzimy i wykorzystać. I w tym sensie to może być dla wielu z nas bardzo ciekawy okres, trudny, ale jednak ciekawy, który da fundament do szybszego rozwoju później.